Witam Was, moi drodzy. Ci, którzy widzieli mojego ostatniego vloga, gdzie pokazuję paczkę, którą odebrałam z zamówieniem z Eveline. Czemu się śmieję? Wiedzą, co tam się stało. To znaczy, wszystkie produkty przyszły w OK wersji oprócz rozświetlacza, który przyszedł w wersji pokruszonej. Ale jak jego drobinki dotknęły mojej skóry i ja sobie sprawdziłam, jaki on jest, to powiedziałam, o nie, muszę go naprawić. Jak się go da naprawić? To zawsze pomaga co? Sprawdzenie na YouTubie, czy się go naprawić. Więc znalazłam film Maksineczki. Kiedy się oglądałam, za dużo makijażu, bo wiecie, no ja tak naprawdę dopiero jakby wracam z powrotem do jakiegoś tam próbowania makijażu, ale to i tak nie będzie, wiecie, mój motyw przewodni, bo ja się na tym nie znam. Ale no taka moja przygoda i słuchajcie, okazało się, że wystarczy tak naprawdę coś do rozgniecenia i wymieszania. Wziąłam taką drewnianą małą łyżeczkę, którą miałam przy jakimś jogurcie i podobno wystarczy tylko spirytus. Więc mam spirytus, mam tą łopatkę. Widziałam filmik instruktażowy Maksineczki. No to co? Próbujemy? Bo ja jestem za tym, żeby spróbować. To jak? Jedziemy? Robimy razem? To do dzieła. Ja mam tylko nadzieję, że Wy teraz wszystko widzicie, więc słuchajcie, bierzemy ten biedny, nieszczęsny rozświetlacz, który miał wypadek i najpierw oczyszczamy sobie opakowanie. To teraz zróbmy to. Słuchajcie, nie było łatwo, ale tutaj te wszystkie mocno rozsypane elementy i tu postarałam się zebrać. Zobaczcie, jak wygląda chusteczka. I zaraz Wam pokażę, co Maksineczka pokazywała, że należy zrobić dalej. No dobra, to jedziemy. Ja sobie się usiądę tutaj. Maksineczka mówiła, że należy te większe kawałki rozdrobnić. Tutaj ogólnie tak już jest wszystko zmasakrowane. Ale postaramy się zrobić dokładnie tak, jak ona mówiła, jak ona pokazywała. Dobra. I teraz zalewamy to spirytusem. No czekajcie, zdejmę te kółko z tego spirytusu. Nie wiem, czy nie ustawić tej kamery trochę inaczej. Poczekajcie. Wydaje mi się, że z tej perspektywy będziecie chyba lepiej widzieć. Dobrze mówię? Tak mi się wydaje. No dobrze, no to mieszamy teraz z tym spirytusem. Tak bynajmniej robiła to Maksineczka. Słuchajcie, rzeczywiście tworzy się z tego masa. Tylko muszę więcej dodać. Dzisiaj w ogóle pięknie błyszczy. Nie wiem, czy to tak dobrze widać na kamerze, ale słuchajcie, z bliska jest pięknie. Ok. Wiem, że musimy to dobrze ugnieść, zrobić masę z tego. Wydaje mi się, że jeszcze trochę za mało dałam tego spirytusu, bo jeszcze tutaj takiej pełnej masy nie ma. To dodamy jeszcze trochę i przy okazji też wylałam go. Gratuluję sobie dla mnie. Ok. Dobra. Teraz jest taka masa bardziej już ciastowa. Nie wiem, czy to widzicie. Ja poza kamerą sobie to ugniotę, żeby Wam tutaj nie przynudzać i zobaczymy, co z tego mi wyjdzie, dobrze? Wiecie co? Już rozszyfrowałam, co mi szło nie tak. Po prostu nie może być jakaś drewniana szpatułka, tak jak ja sobie wymyśliłam, tylko mogłam od razu robić tak, jak Maksineczka robiła, czyli coś metalowego. Wzięłam taką małą łyżeczkę i zobaczcie, jak pięknie teraz mi to idzie, tak jak jej na filmiku. Także słuchajcie, jestem na dobrej drodze, żeby jakoś to wyglądało. Więc ja sobie to teraz wyrównam. I słuchajcie, powinno być dobrze. Oczywiście mogę Wam to pokazać dopiero po jakimś czasie, czy się wszystko udało. Dlatego, że to musi wyschnąć, nie? To dajcie sobie z tego sprawę, z tego też nie pokażę, ale zobaczcie. Widzicie, już powstała masa. O!
Także dajcie mi jeszcze to wyrównać, trochę oczyścić i zaraz do Was wracam. Ok, słuchajcie, to jest maks tego, co mogę tu wygładzić, bo nie chcę tego jeszcze mocniej zepsuć. Oczywiście trzeba teraz oczyścić, a zobaczcie, jak on pięknie się w ogóle ten rozświetlacz mieni, widzicie to? Dlatego chciałam go uratować. I teraz jeszcze sobie oczyszczę tutaj te brzegi, pójdę po mokrą chusteczkę i sobie to oczyszczę. O, zobaczcie, jak można elegancko wygładzić to jeszcze. Widzicie? Jeszcze lepiej wygląda. Maksineczka też pokazywała, że można wziąć jakiś obiekt, który ma podobną okrągłą wielkość, jak tutaj ten nasz rozświetlacz i można przygnieść delikatnie, żeby było w porządku. Ale tak czy inaczej jeszcze musimy odcisnąć z tego zbyt dużo spirytusu, który tam jest, bo tak Maksineczka też robiła, a nie chce niczego zepsuć. Więc zrobię dokładnie tak, jak ona. Słuchajcie, ja tutaj odciskam. Czy Wy dobrze widzicie, bo kamera jest tak kiepsko ustawiona? Może nie kiepsko ustawiona, ale nie zazwyczaj tak nie mam aż z takiego dużego zbliżenia moich pracy ręcznych. Ale przykładamy chusteczkę i wyciskamy resztki naszego spirytusu. Ok. Słuchajcie, zobaczcie, jaki fajny kolor się zrobił. To widzicie? Dobrze. Teraz, jak widzicie, się zrobił taki ślad, jaki się zrobił. Tu jeszcze trochę pocisnę. Zobaczymy, czy już jest suche. Tak poprzednio mi mówiła Maksineczka, że ma być suche. No więc dociskamy, 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 żeby było suche. Działam nad osuszaniem i słuchajcie, wygląda to super. Zobaczcie, widzicie to? Jest praktycznie naprawione. Teraz jak odstawię, żeby to wyschło, żeby to, wiecie, można było używać, to potem zobaczymy, jak będę robiła make-up, to tymi produktami z Eveline to Wam powiem, czy wszystko jest dobrze z nim i czy udało mi się go uratować. Ja tutaj jeszcze trochę powyciskam. Pamiętajcie, że do momentu, aż ta chusteczka nie będzie mokra. Słuchajcie, posprzątałam. Zobaczcie, jak ładnie. Tutaj chciałam, żebyście to lepiej widzieli. O, ja jestem dumna ze swojej pracy. Zobaczcie. No mam nadzieję, że jak wyschnie, to też będzie wszystko z nim ok. Ok, już tu nic nie zostaje na chusteczce. Chusteczka już jest czysta, więc odcisnęłam cały nadmiar spirytusu i rozświetlacz wygląda tak. Oczywiście teraz musi przesnąć, więc nie pokażę Wam już później efektu, jak wyschnie. Ale pokażę Wam ten efekt na filmiku, gdzie będziemy robić makijaż z kosmetykami Eveline, więc zobaczycie wtedy, czy udało mi się uratować ten rozświetlacz. Tak czy inaczej, metoda Maksineczki. Dziękuję Ci bardzo, moja droga, że pomogłaś mi uratować nowy rozświetlacz do testów. Wygląda to super. Jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję. Twój filmik był bardzo pomocny. Niech sobie teraz odpoczywa i będzie gotowy właśnie do testów. Także super. Dzięki wielkie. Łapka w górę dla Ciebie. Fajnie by było, żeby łapki w górę pojawiły się też pod moim testem. Że w ogóle się czegoś takiego podjęłam i że rzeczywiście ta metoda działa. Dziękuję Wam serdecznie. Taki nietypowy dzisiaj krótki vlog. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, że zechcieliście ten film obejrzeć. Będzie mi miło, jak zaskrybujecie. Widzicie, jak mi się język połączy? Zasubskrybujecie. A niech będzie z humorem. Mój kanał. Czekam na Wasze komentarze i łapki w górę. Dziękuję Wam bardzo. Pa!